Hej, siemano, z tej strony Roni. To jest tryb Zostań Gwiazdą. Końcówka sezonu, 5 meczów do końca. Teraz rozegramy sobie 3 mecze. Naszym przeciwnikiem jest Zagłębie Lubin, Bełchatów i Podbeskidzie. A jak tam patrzyłem na tabelę, na 9, 14 i chyba ostatnie miejsce, czy tam któreś, to nie będzie najgorzej. Może coś wygramy. O, właśnie patch się wyłączył, świetnie. Oby w meczu tego nie było. Dobrze, dobrze, wszystko dobrze, już gramy po kontuzji, ładnie, elegancko. Zapraszam na pierwszy mecz. Robi się... strzela! No, za... bomba rożny. Karny! Nabił! Nabił obrońcę! Była tam ręka na... zapewne. Och! Teraz kolejny karny. Ostatnio nam się nie udało strzelić. Jest! Pewna bramka. Bramkarz dobrze się rzucił, ale mój strzał był za mocny. Świetnie. Po kontuzji wracamy, już strzelamy. Idziemy na króla strzelców. Znakomicie. Pyk! 1-0. O, w tym meczu była tylko bramka z karnego. Strzały 100%! Ohoho, ładnie! Wszystkie strzały celne. Mogła wpaść jeszcze druga bramka, ale niestety też ładne podanie. No, ładny mecz w moim wykonaniu. Trochę smutna, że taka ocena niska. Według mnie powinna być 7-8, ale cóż. To nie ja oceniam. Tak, tak. Gwiazda wygrała mecz. Mączyski, miałeś kiedyś w ogóle formę? Dobra, to teraz mecz. Marcin Wodecki powraca, fajnie. Teraz z Bełchatowem. Już szans na mistrzostwo raczej nie mamy. No, raczej nie. Dobra, jestem w pierwszej 11, fajnie. No to zapraszam na drugi mecz z Bełchatowem. Ojojo, ale niecenny strzał. Za pola karnego. Aj. Dobra interwencja bramkarza. 1-0. No nie, no nie mów. Dlaczego to nie umie wlecieć do tej bramki? Zaczarowana jakaś. Lol. Strzel to, strzel to. Je, kurcze. Byłeś blisko, szkoda. W końcu gol. Indywidualna akcja designera zwanego Ronim. W 74 minucie w końcu. Coś się dzieje w tym meczu ciekawego. Tam go ładnie sztuczką techniczną zrobił, tu markowaniem strzału i pięknie z lewej nóżki posłał piłkę na długi słupek. Znakomicie, 1-0. Ładnie, ładnie go tam zauważył. Idealnie. Iwa, napierdalaj prędkością! 2! Nie! 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 Wow. Cena meczowa bardzo słaba, 6-6, nie wiem dlaczego. Co wpływa na tą cenę meczową? Chyba strzały. O, połowa było celnie. Ładnie, no to jednak się myliłem. Słabe podania, słabe odbiory. Dużo fajnych dribblingów mi się udało zrobić. Aż 5. 1-0. 5 punktów. No to chyba będziemy wicemistrzami ekstraklasy. Zaraz mecz z Podbeskidziem. To już jest 1 maj. Okej, okay, będzie mi Iwan asystował, a Iwan to jest lama, bo nie umie asystować, tylko bi a leć taktykę stosuje, a ja takiej nie cierpię. No... okej. Okay. No to zapraszam na ostatni mecz z Podbeskidziem. Już 1-0? Tak jest! 1-0! W którym minucie? W trzeciej? W trzeciej! Już odebraliśmy piłkę na początku meczu, ja tam porobiłem tyle, tu straciłem, tu mi asystował pięknie, tu już brameczka, 1-0, trzecia minuta, chyba będzie hat-trick. Zobaczymy. Karny! Za co? Powiedz mi, panie sędzio, za co jest karny? Taki duży chłop się nie może kipnąć. Chyba, że z jedzenia. No to zobaczymy, czy Witkowski się popisze super interwencją. Rzucaj się, rzucaj się, rzucaj się tam! Czemu się nie rzucałeś? Ja wiedziałem, że tam będziesz strzelał. A ty nie? Co to z ciebie za bramkarz? Gdybym ja bronił, bym to obronił. Niestety. 1-1. Szybkie wyrównanie. Już 7 minuta i 2 bramki wpadły, znakomicie, to bym obronił na lajcie. No, Podbeskidzie coś świetnie atakuje. Ojejku! Ładny wolej, ale nie ma bramki. Dwójeczka.
Nie ma. Jacie. Dwójeczka. Dwójeczka. Tak jest. 2-0. Świetnie. 2-0. Nie. Jakie 2-0? Przecież Witkowski był karnego. 2-1. Tak, ładnie obrót z piłką. Teraz nie było markowania strzału tutaj. Idealnie zrobiłem sobie miejsce z prawej nóżki. Elegancko. Światło bramki. Gol. 2-1. Gol. 3-0. 3-1. Iwan. Brawo, brawo, Iwan. Strzeliłeś bramkę. Tutaj ładnie. Gol. 3-1. O, o. 3-2. Aj. Piękna asysta. Reymann. Widzisz, że na 5 minucie zdobywa bramkę. Prawie Witkowski obronił strzał, niestety nie zobaczycie powtórki dokładnie. Jestem zdenerwowany, oburzony tym faktem. Hat-trick! Nie, za mocny strzał. Aj, dobry, cenny strzał. No ładnie, ostatni mecz dzisiaj. Zakończy się wynikiem. Zwycięstwo było 3-2 dla Górnika Zabrze. Zwiększył nam się umiejętności do 74. Najlepsza ocena meczowa chyba w całym sezonie, 9,6. Strzały 80%, dwie bramki ładnie. Podania 100% elegancko. Elegancki mecz, tyle dribblingu, wszystko pięknie. Szkoda, że aż nie było hat-tricka i asysty w moim wykonaniu. No to jak się przedstawia sytuacja? Legia Warszawa postanowiła przegrać. O, chyba Króla Strzelców już mam w kieszeni. Jeszcze nic nie wiadomo. To czekajcie, statystyki sezonu. Liga Polska jak się przedstawia. Nie jestem ciekaw, z kim Legia gra. Jeśli grała z Lechem Poznań albo Śląskiem Wrocław, to może by coś się działo. To może byłoby takie przypadkowe mistrzostwo, ale tak to na pewno gramy w europejskich pucharach. Jesteśmy prawdopodobnie wicemistrzami, albo zajmiemy trzecie miejsce, tego jeszcze nie wiem. Jestem Królem Strzelców, asystach prowadzi Iwan. Elegancko, chociaż słabo, nie wiem, to jest jakiś dziwny typ zawodnika, że słabo asystuje, słabo coś tam dogrywa, wszystko, ale jakoś nie wiem, tyle asyst ma, lol. No to na dzisiaj tyle, mam nadzieję, że się podobało, cześć.